Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie chciałem Wam zaprezentować zunifikowaną bramę internetową firmy Zyxel model USG110. Urządzenie to służy nie tylko jako brama do udostępniania Wam łącza internetowego, bo oczywiście taką funkcję również pełni, jak również load balancing, ale jedną z ważniejszych opcji, z ważniejszych funkcji tego urządzenia jest zabezpieczanie Waszej sieci internetowej, sieci komputerowej przed włamaniami, wirusami, wyłudzaniem danych, czyli takie kompleksowe zabezpieczenie Waszej sieci. Dodatkowo jest możliwość stworzenia tutaj VPN-ów na tym urządzeniu, także jest to urządzenie wszechstronne. Ja Wam w tym filmie zaprezentuję to urządzenie, pokażę, z czego się składa i od razu zaproszę do drugiego filmu, w którym zaprezentuję tak naprawdę całej serii filmów, w której przedstawię Wam funkcję tego urządzenia już po stronie oprogramowania. Zobaczycie, jak to oprogramowanie wygląda, jakie można na nim skonfigurować opcje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście urządzenie będzie dostępne w moim labie do przetestowania. Jeżeli macie jakieś pytania, ja chętnie na nie odpowiem. Piszcie, pytajcie. Jeżeli będę umiał odtworzyć tylko Wasze pytanie, to spróbuję w formie filmu Wam odpowiedzieć. Urządzenie, jak widzicie, wygląda w ten sposób. Ten model jest to oczywiście jeden z modeli całej rodziny urządzeń, które to są oczywiście najróżniejsze, od mniejszych po większe modele, w zależności od tego, na jaki ruch są przeznaczone i do jakiej firmy. Jeżeli jest duży ruch, duża ilość komputerów, to będziemy potrzebować urządzenie większej mocy obliczeniowej. Jeżeli jest to małe biuro, albo na przykład chciałby jakiś użytkownik domowy zabezpieczyć sobie sieć, to w tym momencie na pewno skorzysta z modelu troszeczkę niższego USG60. Jak widzicie, urządzenie to ten konkretny model ma możliwość podłączenia dwóch portów USB. Do tych portów USB możemy podłączyć na przykład modem LTE. Dodatkowo mamy dwa WANy. Tutaj możemy tak naprawdę stworzyć sobie z tych wszystkich trzech połączeń, z dwóch WANów i połączenia LTE, właśnie load balancer. Dodatkowo mamy taki port OPT, to jest taki port uniwersalny, i czteroportowy switch, jest to switch oczywiście w pełni gigabitowy. Dodatkowo mamy przycisk reset, informacje o systemie i PWR, czyli informacje o uruchomieniu urządzenia. Z tej strony mamy wejście konsolowe. Tutaj mamy wiatrak, żeby chłodził to urządzenie. Pamiętajcie, że wszystkie te obliczenia są robione w czasie rzeczywistym. W związku z tym tutaj naprawdę jest zaimplementowana bardzo duża moc obliczeniowa. Jest jeszcze wejście na specjalną kartę CF, dzięki której możemy zwiększyć wbudowaną pamięć, na przykład na wszelkiego rodzaju logi. Bardzo dużo informacji znajdziecie na stronie internetowej producenta. W momencie, kiedy wejdziecie na stronę główną i wybierzecie produkty i aplikacje, wybierzecie bramy UTM, to zobaczycie, jakie są serie przeznaczone i właśnie serie i dla kogo przeznaczone są te urządzenia. Zobaczcie, modele USG40 do 60 to są modele przeznaczone do mniejszych firm lub nawet mógłbym tutaj spokojnie powiedzieć, co prawda znajdziecie te bramy w zakładce biznes, ale tutaj spokojnie mógłbym powiedzieć, że te urządzenia świetnie, rewelacyjnie sprawdzą się w warunkach domowych. Oczywiście trzeba mieć odpowiednią wiedzę, dzięki której będziecie mogli to urządzenie skonfigurować. To nie jest takie trudne. Trzeba po prostu kilka pojęć zrozumieć. Po to właśnie robię ten film, żebyście mogli zobaczyć. To są świetne urządzenia zabezpieczające internet przede wszystkim przed wyświetlaniem nieodpowiednich treści, zwłaszcza dla dzieci. Tego typu urządzenia będą rewelacyjnym rozwiązaniem na przykład dla szkół czy jakichkolwiek takich instytucji edukacyjnych.
Dodatkowo oczywiście firmy. Firmy tutaj jak najbardziej, ten sprzęt dedykowany jest przede wszystkim do firm. No i mamy serię od 40, mamy serię od 110, to jest ta seria, na której będziemy pracować. No i mamy takie potężne urządzenia 1100 i 1900. Jak wejdziemy sobie na interesującą nas opcję, dostaniemy informacje, jak wyglądają dane urządzenia. Kilka informacji takich typowo marketingowych, opisujących dany produkt. To są ciekawe informacje. Zachęcam do poczytania sobie tych informacji, ponieważ co prawda są to takie główne zalety tego rozwiązania, ale dla osób, które zupełnie nie są związane z tym tematem, mogą być bardzo pomocne. I tutaj w sposób taki obrazkowy, ale wydaje mi się, że bardzo przejrzysty i taki dający do myślenia jest właśnie ten spis tych najważniejszych funkcji, które właśnie to urządzenie posiada. Teraz zobaczcie, mamy jeszcze opcję płatnej subskrypcji, czyli tak samo jak każdy program antywirusowy, no oczywiście pomijam te darmowe, bo tutaj nie chciałbym podejmować w ogóle dyskusji na temat, w tym filmie oczywiście, na temat darmowego oprogramowania. Ono nie jest idealne i ma spore ograniczenia. Dostępne aplikacje, które są na rynku darmowe, wprost mówią, że jest to oprogramowanie mocno ograniczone i zachęcają do wykupu pełnej wersji tych aplikacji. Więc tutaj nie dziwcie się, że wersje, że subskrypcje na programy antywirusowe czy antyspamowe są dodatkowo płatne. Tak to wygląda. Subskrypcje są oczywiście roczne. Można je zakupić ze strony internetowej Zyxla i taki pakiet zabezpieczeń macie w tym momencie dostępny. Tutaj w tym urządzeniu jest również taka ciekawa opcja jak Hotspot Management. To jest usługa, to jest opcja, dzięki której będziecie mogli uruchomić płatną wersję Hotspota, na którym będziecie mogli zarabiać. I dodatkowo chroni nas to urządzenie przed złośliwym oprogramowaniem, wyskakującymi okienkami, VPN, czyli już tutaj mamy takie bardziej rozbudowane informacje. Ale najważniejsze informacje znajdują się w tych kolejnych zakładkach. Tutaj macie zdjęcia, to może troszeczkę mniej, jak wygląda to urządzenie z przodu, z tyłu. Porównanie, specyfikacja. Tutaj znajdziecie specyfikację i do tych niższych i wyższych modeli również znajdziecie, czyli dowiecie się, no, czym się tak naprawdę to różni, bo zobaczcie, tutaj chodzi przede wszystkim o w momencie, kiedy włączycie wszystkie opcje, maksymalną ochronę, w tym momencie procesor tego urządzenia musi wykonać bardzo dużo przeliczeń i adekwatnie od tego, jaki zostanie zastosowany procesor, jakie zostaną komponenty zastosowane, taką wy finalnie uzyskacie na końcu prędkość tego dostępu do internetu i ogólnie analizy danych, które będą pobierane i przesyłane przez waszą sieć. Zobaczmy dalej. Tutaj mamy informacje już takie przekrojowe przez wszystkie urządzenia, wszystkie serie dostępne. W oznacza oczywiście wireless. Popatrzmy dalej, licencje i akcesoria. Tutaj otwiera się dodatkowa strona, na której będziecie mogli sobie zaznaczyć, które licencje chcecie i będziecie mogli je wykupić bądź przedłużyć. No i pliki do pobrania. Tutaj jest bardzo duży pakiet wszelkiego rodzaju informacji. Jest dostęp do firmware'u, do certyfikatów. Jest informacja o szybkim uruchomieniu. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie najważniejsze opcje, wszystkie najważniejsze informacje, jakie będziecie potrzebować, znajdziecie właśnie tutaj. Jest jeszcze dodatkowo taka strona, na której, na którą możecie wejść, to jest tak naprawdę serwer FTP, serwer FTP Zyxla. Ja zaraz Wam podam adres tego serwera.
Oczywiście otwiera się poprzez przeglądarkę internetową, ale z każdego klienta FTP jak najbardziej też wejdziecie, skorzystacie. I tutaj macie dostępne materiały do wszystkich urządzeń, jakie Zyxel wypuścił. My szukamy USG 110, mamy tutaj. I jak wejdziecie, to macie taki dokładny podział. Mniej więcej tak samo jak na stronie internetowej, plik ponad 2 giga, jeżeli byście chcieli to wszystko ściągnąć. Tutaj jest wersja oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, co jest na stronie internetowej, tu możecie ściągnąć w postaci FTP. No na pewno w znacznie szybszy sposób. Oczywiście jest wsparcie do tego urządzenia, do oprogramowania. I bardzo ważna rzecz, którą chcę Wam pokazać, jest wersja demo oprogramowania, czyli zanim kupicie, możecie sobie sprawdzić, jak to w ogóle wygląda. Login, demo, hasło, demo user. Po zalogowaniu będziecie widzieć dokładnie takie same opcje, jak na fizycznie urządzeniu. Oprogramowanie się ładuje. I tak fizycznie wygląda oprogramowanie Zyxla USG 110, które będziemy w następnych filmach sobie śledzić, będziemy się z nim zapoznawać, będziemy sobie konfigurować różne opcje i sprawdzać, jak to urządzenie funkcjonuje. Także gdybyście chcieli przeglądnąć jeszcze te opcje, te, które Wam pokażę, to jak najbardziej tutaj jest taka możliwość. Zobaczcie, to wszystko działa tak jak w oryginale. Tak prezentuje się urządzenie. Ja Was zapraszam do kolejnych filmów, gdzie będę prezentował właśnie możliwości tego urządzenia. A na ten moment czekam na komentarze, opinie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!